Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Deus Exa, rozłam ludzkości. Mamy nowy przedmiot fabularny, jak tutaj widzicie lub nie. Przepraszam, karta dostępu na strzelnicę. To co nam laska dała na sam koniec poprzedniego odcinka. Tak więc kontynuujmy, ten będzie troszeczkę krótszy, ponieważ ostatni był mocno dojebany, ten będzie koło 20 minut, żeby jednak nie przytłaczać was tymi ogromnymi ilościami materiałów Deus Exa dziennie. Będziemy sobie dawkowali co nieco codziennie, ale też bez jakiejś straszliwej przesady. Myślę, że 25 minut nie przekroczymy. Kim ty jesteś? My God, Jensen, I heard about the explosion. We should relocate. I was thinking we could corner Director Miller together, tell him it's not safe enough here. We're fine, Chang. The police station, the train station, we're next. I can feel it. I can more than feel it. I can see it happening. No one knows where we are. There's no reason to get paranoid. That's where you're wrong. They're trying to pull the lid off of us, Jensen, or someone is. Praha Dovos just got hacked. Our building's front company. Thought it was fake. I wish it was fake. Miller's got me cleaning up in telecam footage from the attack to help figure out who these people are. Meanwhile, maybe they're trying to figure out who we are? Why else poke into an import company? You think someone's figured out that the company's a front? Maybe they know what's really down here. We have a lot of enemies. The people who bombed the train station, you don't think they'd love to know where we are? You need to help me figure out who's looking into us and make them stop. Huh. I'm gonna need more information about this snoop of yours. I don't know for sure that our cover's been blown, but if it has, we need to know before our enemies have a chance to do something about it. Ma to sens? You really think there's a risk here? Maybe someone's just poking around the fake website of a fake company. If someone points a gun at me, I assume it's loaded. If someone hacks into the website of the company that serves as our cover, I assume they're doing it for a bad reason. Such as? Everything depends on who they are and what they know. But we're in the business of dealing with terrorists. If those terrorists find out where we are... TF-29 likes its privacy. Sure. More importantly, Chang likes being in one piece. Unlike you, I don't just brush off explosions. What can you tell me about our front company? Praha Dovos was designed to be forgettable. The kind of place you walk by 100 times and still can't remember. It obviously caught someone's attention. What happens if we're compromised? My guess, we dismantle and disappear. Agents go into hiding, director burrows into some hole, poof, no Christmas party. You got an MO on this hacker? At first I thought it might be the Collective. But you're not convinced. Not Janus's style to leave crumbs this big. But whoever it is, they risk exposing us. If the Collective ever found out where we operate, my God, Jensen. Maybe Janus knows already. Hey, don't say shit like that! I get nervous enough as it is. Wróć. I need you to find out as much as you can about our snoop. Make sure we're not in... Dobra, akceptuj. Alright. You have any leads? I traced our hacker snoop to an unrented apartment. Top floor, 33 Hull Avenue. Just down the street. This guy walks by us every single day. Probably walks in. You're kidding. See? You feel it now. The constant buried alive feeling. Correct me if I'm wrong, but I thought we were supposed to be suspicious of things that go on outside these walls. It's never that simple. Just get into that apartment, access the computer they used, and find out what you can. And be careful, Jensen. We don't know who we're dealing with. I'll look into it. As soon as I know something, so will you. Jedno mi się nie podoba w tej grze, i być może też to zauważyliście. Strasznie nie podoba mi się to, jak... No, w sumie chujowo zrobione jest tutaj... Voice acting. Boże, nie voice acting. No troszeczkę voice acting też jest częścią tego. Lip syncing. To jak bardzo usta zgrywają się z tym, co się dzieje. Myślę, mogę zostawić tą kamerkę, bo coś czuję, że jakieś dialogi nas teraz będą czekały. No ale dobra. Użyjmy tego kodu dostępowego. Aha, nie użyję tego tutaj. Jesus, muszę inaczej tam wejść. Tędy? Potrzebujesz karty Jima Millera. Jezus! To jak ja mam tam wleźć w takim razie? Że jakieś tajne przejścia? Nie no, tu jest blokada. Chuja tam. Dobra, jakoś muszę się tam dostać w takim razie. Jakoś tajemniczo muszę się tam dostać. Czy znajdę jakieś super tajne, szalone przejście gdzieś tutaj dookoła? Duncan McCready, kim ty jesteś? I hear you're on point looking into the gold mask mercs that hit us in Dubai. Any leads yet? Christ, I know I'm good, Jensen, but I've only been on it for 5 minutes.
A lot can happen in 5 minutes, MacReady. You check with the ME yet? Get anything off the bodies we recovered? Leftovers are on ice at the Oman substation. I've been told they were scrubbed clean as summer whites. No prints, no dental, no nothing. So in other words, it's no steps forward and two steps back. For now. That's why it's a good thing you disabled the Djinn's comms booster in Dubai. Singh's cover with the Djinn is still intact. I'm hoping once he's back in Basra, he can use his network to dig around. Maybe these gold mask jokers will ping locally. Probably another fucking jihad looking to make some noise. I don't know. I'm not so sure we should be looking for these guys in the desert. Ah, is that so? You have some new information you feel like sharing? Come on, MacReady. These guys were augmented with military-grade hardware. Body augmentation goes against Muslim beliefs. They weren't jihadists. We're dealing with something new here. I can see where you're going with this, Jensen, and I'm asking you right now to back off it. It's not your case. Rzuć wyzwanie. Zawsze jesteś taki uparty, wszystko przy mnie cię odwala. Come on, MacReady, we're not a couple of beat cops filling a monthly quota here. This isn't about whose caller it is. It's about getting the people responsible. Full stop. Look, I get what you're saying, but I'm working a $5 investigation on 50 cents worth of shit. I've got speculation to spare, mate. Listen, I know I come off strong. I've got 3 ex-wives that'll back that up. But that's just how I'm built. Putting on a show for the new guys, I'm gonna change what's underneath. I can appreciate that kind of honesty. Good. So when I say I'm impressed with how you handled yourself in Dubai, you can appreciate that I meant it. With that sandstorm giving us colonics, stripping the juice box out the chopper was an inspired choice. But that mission is over, and your involvement in it ends now. Got it? Yeah. But tell me, why do you think the bodies from Dubai were sent to Oman? Zawsze lepiej więcej pogadać. Rumor is that Oman was pissed that we got the green light for the gig in the first place. Can't blame them, really. You don't think it's strange we got the call over them? I stopped questioning the logic of the big noise a long time ago. What I'm told is we were the only team ready to go. Yeah, that's what I heard too. So then you know what I know. Got everything? No, może nie do końca. How the hell did you get such a sunny disposition anyway, MacReady? Knowing about me is not gonna make us friends, Jensen. But I'll humor you, fine. I joined regular army straight out of secondary school, made UKSF at 25 and was recruited into the SRR 4 years later. Special Reconnaissance Regiment. That's an elite unit. Oh yeah, it's very glamorous. All champagne and blowjobs. So what happened? After 12 years hunting terrorist shitbirds across every desert on the face of the earth, I found there was no fucking end to the evil this world churned out. I couldn't see the point in what we were doing anymore. So I quit. So what brought you back to the life? I suppose it was purpose. A tool without a job to do can only grow rust. So here I am, back in it, serving my purpose. As a tool yourself, mate, you should understand that, yeah? Dobra, skończmy już gadanie z nim. Yeah, I got it. It was nice talking to you, MacReady. No, it wasn't. No, jaki kurwa cyniczny frajer. Dobra, okej. Dobra, nikt się nie czepia, że zabrałem broń. Jak się tam dostać zatem do tamtego pokoju, który ewidentnie zamknięty jest tutaj, zamknięty jest tam? Może górą jakoś? Dam radę tam... O, gdzie jestem? Czy ja dam radę tam jakoś skoczyć? Nie, to nie będzie sposób na przejście tam, ale tam! Mamy już coś bardziej interesującego. Czy może jakieś szyby wentylacyjne? Jakieś szyby się tutaj znajdą, ale znajdzie się też niestety woda. Ale ta woda jest kawałeczek dalej, więc przejdźmy sobie tutaj bokiem z nadzieją, że nic mnie nie zabije. O! Och, gdzie ja wlazłem? Gdzie kaj ja jestem? Nie chciałem aż tak daleko wchodzić, schodzić. Jesus. Dobra. O, nie, nie! Nie tak to miało wyglądać. Chciałem zeskoczyć na tą rurę, ale ewidentnie niestety nie miałem na tyle siły. Jeszcze raz, ja chcę sobie normalnie... Czy ja dam radę...
O, nie o to mi chodziło. Czy tutaj, o, tu już nie ma elektryczności. Dobra, panie, dobra. Wyłączę to dla bezpieczeństwa, bo to nie wygląda najlepiej. Otwierałem pokrywę i wchodzimy tu, gdzie mieliśmy wejść. Czy tutaj ktoś jest? Nie, tutaj nie ma nikogo, kto mógłby mnie nawet chyba w sumie zauważyć. Program Stop Robak, zajebiście, to się przyda. Komputer uzyskaj dostęp. Czy ja mam to zrobić tutaj? Wydaje mi się, że będę musiał tego użyć. Czemu to jest pierwszy poziom bezpieczeństwa? To jest zajebiste pytanie. W siedzibie tej organizacji antyterrorystycznej, ale okej. Dobra, jak ja tutaj dam radę przejść najszybciej? Wydaje mi się, że to i to. I tak będzie najlepiej. No dobra. Wzmocnij, kurwa mać. Aha, nie. Muszę przejść do tego czegoś, dobra. To mogę tak, tak, tak i tak. Tak będzie chyba najszybciej. Tu już więcej strzałek nie ma, co? Dobra, okej. Przejmij zatem. Okej. To przejmij, to wzmocnij. To przejmij, to wzmocnij. To przejmij. Damy radę na luzie. Nawet nie ma się czym przejmować. Muszę bardziej na te strzałki patrzeć, bo one są czasami troszeczkę niewidoczne. Od Jean Guy Cloutier do podsieć neuronowa. Proszę pana, gdy ostatnim razem używał pan NSN, nie udało się odpowiednio skasować rejestrów, dobra, rozłącz. Czyli gówno tutaj znalazłem, niestety. Myślałem, że jakoś sobie otworzę przejście dalej. Tam jest jakiś szyb, tego też... A, to mogę schakować. Nie, nie mogę tego schakować. Nie mam levela, żeby to schakować. Chociaż mogę zawsze mieć, chyba, nie? Co to było? Hakowanie przechwytujące. To jest to, że mogę hakować poziom drugi. A to jest, że będę mógł hakować wieżyczki. A tutaj jest to. Co to robi w ogóle? Zwiększa o dwa poziom obronności węzłów. Wzmocnionych. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli dłużej będzie ten cały robak działał, co? Dobra, rozumiem. A to jeszcze co było? Zmniejsza prawdopodobieństwo wykrycia. Dobra, okej. Okay. A wiecie co? Kupię to sobie. Bo jeden praktyz jest potrzebny, akurat ten jeden praktyz mam, sobie to wykorzystamy. Zhakujemy sobie te drzwi. Skoro już mogę, zobaczymy jak trudne będzie to hakowanie. Mam dojść tam. Mogę tutaj ewidentnie dojść najprostszą ścieżką. To jest w ogóle autoryzacja. Jestem ciekaw co to jest. Ciekaw jestem, Dobra, okej. F i C. F i C. Muszę sobie jakoś tutaj palce ułożyć obok tego. I działamy w takim razie, więc to wzmacniamy, to przyjmujemy, to przejmujemy. To wzmacniamy, to przejmujmy. To, kurwa, przejmujmy, to już jest wzmocnione, dobra. To przejmujmy, to przejmujmy, to wzmocnijmy, to już jest wzmocnione. Stop robak będzie potrzebny. O! Dobra, użyłem stop robaka, kurwa, ale jestem do tyłu, bo nie ogarnąłem. Jezus Maria, o, god damn it. O, udało się. Jak to się kurwa udało? Nie wiem. Na styk się to wszystko stało, na pewno. Pierwsza próba. Dobra, zajebiście, okej. Wchodzimy zatem dalej. Czy tutaj będzie coś przydatnego, takich jakichś, wiecie, przedmiotów, które mogę użyć? To ewidentnie muszę kucać. Dziwne trochę. Program maskowanie, zajebiście. Zawsze dobrze jest wszystko przeszukać. Stop robak, bardzo fajny program i chętnie sobie wezmę. To jakieś chyba takie miejsce, gdzie się, wiecie, bawią kablami, więc tutaj nie musi być dużo miejsca takiego pionowego. Kartonowe pudełko. Proszę bardzo, otwieramy i montujemy naszego cipa w takim razie, szeptosłuch, Alex, czy jak to się tam zwie. Where it's already picking up a freak. Jesus, Adam, is Miller in there right now? Może? Fuck. Jensen, I need to see you now. O kurwa, James Miller chce się z nami widzieć, a my jesteśmy kurwa tutaj. Spotkajmy się w jego gabinecie, dobra, dobra. Okej, nie będzie tak źle chyba. Co mi da ten szyb wentylacyjny? Nie jestem pewien, ale dostałem punkty za odkrywcę. Gdzie ja tędy przejdę? Przejdę sobie gdzieś tutaj dalej. Wow, okej. Niekoniecznie chciałem robić taki rozpierdolarz. Trochę się boję, że ja zaraz się wdupię w coś niefajnego. Gdzie ja w ogóle tym wyjdę? Okej. Mogłem tędy jeszcze przejść tam do środka. Okej, dobra, czyli wiele ścieżek. Dobra, chodźmy porozmawiać z naszym kolegą. Agent Jensen reporting for duty, sir. A dalej mam tą mniejszą kamerkę, okej. Yeah, I was. Should I be worried about you, Jensen? Sorry. That blow you took to your systems. It's not messing with your head or anything, making you do things. I'm not gonna go crazy and start attacking people, if that's what you're worried about. You've been checked out then. The problem with your orbs is gone. I took care of it. Good, good. God knows, with all that's happened,
I need you at 100% right now. You sounded pissed when you called me in. Everything okay? Don't ever leave the field, Jensen. You'll regret it. As soon as you strap a desk to your ass, you'll be swimming in goddamn politics. Szachy ma na ekranie. The boss has given you trouble. What? Oh, that. No, the trouble's state police. They're pushing us out of the Rizika investigation. I want you over there to make sure that doesn't happen. You're putting me on the train station attack? Not Dubai? Forget Dubai. MacReady's handling it. Nalegajmy. With all due respect, we were blindsided in Dubai. And those mercs put up one hell of a firefight. I'd like to know who they were. They were augmented, Jensen. Chances are this will lead right back home. To the train station attack? Maybe. It's possible. But we won't know for sure if we don't investigate both. Mac's a solid agent. I'm confident he'll dig up something on the gold masks. And once we get Singh reinserted with the djinn, he might be able to use their network to find out even more. As long as his cover wasn't blown. Regardless, I want you looking into Rizika before the state police fuck up our crime scene. Yes, sir. You said they're trying to push us out? I sent Fletcher in this morning to oversee evidence collection. Seems he's being detained because he hasn't checked in since. They can't lock us out. The Czech Republic signed our UN mandate agreement. They gave us jurisdiction over terrorist investigations. Yeah, well, the former director of their security information services runs state police now. He's come up with a loophole, claiming this attack falls under the homegrown terror exemption. Homegrown? He's saying it's ARC? The Augmented Rights Coalition? I don't care what he's saying. He may even be right. I just want us in there so we can find out. Chang said you've got him cleaning up IntelliCam footage that was captured during the bombing. Maybe it can tell us something. Maybe. But between you and me, Chang's become a little more unglued since Rizika. Not sure we can wait for him to get his shit together. So where do I start? Technically, you're supposed to speak to our psychologist before getting back into action. Where's the shrink? Convenient, because she's not in the office right now, and I don't want to waste any more time. So how do I get to Rizika? Public transportation's not stopping there. It will for you once I make a phone call. Head to the metro and call me when you're there. Good luck, agent. Wow, w końcu będziemy mieli jakąś misję, taką, gdzie idziemy w miejsce, które nie jest, kurde, typowym, typicznym hubem. Dobrze, cieszę się. Mam się udać teraz na dworze, co? Dobra, okej, okay. Skrzynka na dokumenty. Coś mogę mu ukraść? Chyba nie. Dobra, to wyjdźmy sobie stąd w takim razie. Zobaczę jeszcze, czy nie ma kogoś, z kim mógłbym tutaj sobie pogadać, kto miałby mi coś do powiedzenia, coś interesującego przynajmniej. Ktoś, kto ma imię. Singh. Agent Singh. Wasn't expecting to see you again. In civvies at least. Just passing through. To ta nasza wtyka. For the backup in Dubai. That sting went to hell faster than the storm did. You're welcome, but I don't think you came all this way to say thanks. Director Miller asked me to get Agent MacReady up to speed. Now I have the red-eye flight back to Oman. Headed into the field office there? Not exactly. One of our black sites. I'll be dropped in as a captured enemy combatant. After I contact my fellow djinn prisoners, I shall lead a very convenient escape. Re-embedding with the djinn. Aren't you taking a big risk, given everything that happened? Eh, no choice. That ambush knocked everyone on their asses. TF-29, Bell Tower, the djinn. To cover all the angles, I need to go back. Hopefully my cover is still good. You killing the signal booster at the hotel should help. You're thinking the djinn can get a bead on our gate crashers faster than TF-29. Perhaps. They do not like loose ends. An augmented kill squad with military training. Have you ever seen anything like it? Yeah, once. But it's a long story. Did we get anything out of the cleanup operation? Mostly corpses. Heavily augmented, as you know. Under those gold masks, they were ID scrubbed. No prints, no dentals, no DNA match. Professional. Could still be ex-Bell Tower. Plenty of men and material went AWOL after the incident.
A competing faction that listened in on Shepard's sale? It's a possibility. The audits and investigations of Bell Tower will go on for years. At least we recovered the weapons. Unlisted, high spec, military grade augmentation. Enough to build another couple of you. That is a joke. Right. It's the world we live in. Anyone with an exemption to the weaponized augment ban is a useful tool. Or a terrorist. Dubai? Whoever they were, they knew exactly when the deal was going down. Any chance they were based locally, in Dubai? No. After the incident, Dubai became the world's most luxurious tombstone. Perfect for the Jinn, but for no one else. I thought human augmentation was frowned on in the Middle East. Why was Dubai hit so hard? Because it was another world. Two other worlds, in fact. One of extreme augmentations in gold or crystal. And one of thousands of workers outfitted for construction. Then, that day. I know. No, Agent Jensen, you could not. Some called it divine punishment. But that day was not the work of a merciful god. Ha! No, to jest przejebane. Jak dużo potrafił zrobić jeden frajer, który tak cisnął przycisk. I don't envy what you've got ahead of you. Actually, I'm looking forward to it. The truth is, when you've been under for long enough, you only feel like an imposter out here, in the real world. Yeah, I understand the feeling. Dobra, okej. Pogadaliśmy sobie z Hissingiem. Niekoniecznie się go tutaj spodziewałem, szczerze mówiąc, kiedy on tam był pod tą przygrywką. Co tak sobie poleciał, wyleciał, teraz wraca. Technik IT. Za niski rangą, żeby w ogóle opłacało się z nim rozmawiać. Dobra, wypierdzielamy w takim razie. Zejdźmy sobie po schodach. No i chyba baguje się to bieganie po schodach. Wytyfy. Jak można przeoczyć coś takiego, robiąc, wiecie, quality testing? Masę wirusów tutaj mogę, kurde, sobie poznajdywać. Uzyskaj dostęp! Nie wiem, po cholerę, szczerze mówiąc, miałbym uzyskać dostęp. A, co ja muszę? Mogę tutaj, tutaj? Dobra, uzyskajmy sobie dostęp w takim razie, dobra. Tutaj F, tutaj C. Tutaj C, tutaj F. C, kurwa. No F, F, kurwa. O, jak szybko poszło, o cholera jasna. Te jebane robale, dobra. Niby poziom pierwszy, ale działali strasznie szybko. Tam się coś znajduje. A musiałbym znowu, jak znowu się w hakowanie pobawić, dobra. YOLO, o Jezus Maria. Strzałeczki, strzałeczki. Mogę przejść 2, 3, 3, 2. Mogę przejść 2. 2, 2, 3, 2. Prościej będzie tak przejść. Dobra, okej. Wzmocnijmy to, przejmijmy to w takim razie. To przejmijmy, to wzmocnijmy. To przejmijmy, to wzmocnijmy. To przejmijmy, to wzmocnijmy. Tego już nie mogę wzmocnić. Aha, chyba ten czerwony to już przejął, więc ja nie mogę tego już wzmocnić. Dam radę, dałem radę. Access granted. Dosłownie czasami słyszę, kurwa, granted. Karta dostępu do serwerowni, interesujące. Kurwa, ale ze mnie chujno, szpieguje moją własną tutaj firmę. I kolejne hakowanie potrzebne, żeby tutaj jakieś dane dostać. O Jezus Maria. Dwa muszę teraz dorwać. Tu i tak, o Jezus Maria. No dobra. C w takim razie, C w takim razie, C. Tutaj C, tutaj F, tutaj F, tutaj C. Tutaj C, tutaj F. Tutaj C, tutaj F. Damy radę, proszę, jak profesjonalnie. Tylko trzeba używać skrótów klawiszowych. Nowe hasła. O, okej, okay. No dobra, ale to mi chyba niewiele daje, mi się wydaje. Ale nie, dostałem jakieś hasło, okej. Okay. Skrypciarz, pierwsza próba. A co ja... Co my mamy tutaj? Kurde, już zaczynam dochodzić do jakichś, kurwa, takich czasów odcinka, których nie planowałem. Aha, dobra, mogłem sobie też wejść tędy tam, świetnie. Teraz wszyscy się zastanawiają, ciekawe, czemu Jensen napierdala na kuckach. Zastanawiające. Co my tutaj mamy? Czy ja po prostu dorwałem jakieś, kurde... Hakuj. No mogę to, kurwa, wszystko przehakować, ale... Raczej nie powinienem, no. Spójrzmy prawdzie w oczy, no to są moje ziomeczki, a ja łażę i kurwa hakuję im komputery, jak szalony wręcz. To mamy tutaj, bronie jakieś tutaj mamy. To tym bardziej nie powinienem hakować tego, co się tutaj znajduje. Szafa na broń, otwórz.
Części, mina modułowa. Ile mi zostało jeszcze miejsca tutaj? O, jeszcze troszkę zostało, dobra. A myślę, że rozwinięcie tego swojego ekwipunku zawsze powinna być pierwsza rzecz, jaką powinniśmy robić. Tutaj czwarty poziom bezpieczeństwa, tu też na stówę będzie. O Boże, najwyższy. Ale komputer już zaledwie drugi. I Argento. Jakiegoś hasła do niej nie mam? Podaj hasło. O Jezus Maria, dobra. Nie pokazuje mi się baza haseł, więc zapewne tego hasła nie mam. Może jak dam to podaj hasło, to mi ten... Do kogoś tam hasła dostałem, ale nie pamiętam do kogo. Nie ma tu jakiejś broni? Nie, nie ma broni. Nic sobie fajnego nie wyciągnę. Mamy shooting range, czyli strzelnicę, ale strzelnica mnie jakoś nie interesuje. Interesują mnie te wszystkie komputerki, które mógłbym, kurde, co prawda, hakować. Podaj hasło. No nie mam niczego. A zapiszę sobie Grace, hakuję jeszcze ten komputer. Hakuj! O Bożenko, Bożenko, ile tego. Niby pierwszy poziom bezpieczeństwa, a tyle tego do roboty. Dobra, robimy tak. O kur... O Jezus Maria! O kurwa! Halo! Dobra, nie, dobra, wyjdź. Wyjdź. Tak, stracę próbę logowania. 4/5, dobra, jebać to. Nie będę się tym teraz bawił. O, ale ile szuflad tutaj mamy. Amunicja i zestaw do tworzenia rzeczy. W ogóle tutaj mogę sobie tworzyć na przykład właśnie biobaterie. To jest fajne, mogę sobie już... No, jeszcze troszeczkę im brakuje. Dwie biobaterie sobie złożę, omni klucza. Więc fajnie będzie zbierać te części. Będę mógł sobie co nieco podziałać wtedy. My z pani psychiatra. A może do niej mam hasło? Nie. Nie jestem pewien, kurwa, do jakich ja tych komputerów te hasła sobie złapałem. Może do pani psycholog komputera mam hasło. Tutaj mogą być jakieś interesujące rzeczy. Piąty poziom bezpieczeństwa, panie. Jakie szalone ma za mało nad zabezpieczenia. Tutaj kredyty, tak jest. Okradamy współpracowników, to mi się podoba. I nikt absolutnie nic sobie z tego, kurwa, nie robi. Pojemnikiem kryogenicznym mogę rzucić w kogoś, też zajebista zabawa by to musiała być. O, zestawy do tworzenia przedmiotów, tyle fajnych rzeczy. Terminal, użyj. Poziom bezpieczeństwa wysoki jakiś. Tutaj może mam hasło? Ja nie wiem, czyje ja kurna hasło w ogóle zdobyłem, nie jestem pewien. Ja mam tutaj gdzieś tą moją bazę haseł? Przedmioty fabularne, członkowie Square Enix, zajebiście mnie to interesuje. Aktualizacja... Nie, są palmtopy, historia, rejestr haseł. O, do komputera Macridiego. O, Macridi i Chang, wow, do ich komputera mam hasła. Hej, to jeszcze na sam koniec, a dobijemy już do tych 30 minut. Chodźmy sobie zobaczyć komputer Macridiego, znaczy nie wiem, czy będę miał ku temu okazję, bo on może siedzieć w swoim biurze, ale jeżeli go tam nie ma jakimkolwiek normalnie przypadkiem, to spróbujemy. To nie tutaj, tam jest ta serwerownia, do której się włamywałem. Ale Macready był chyba gdzieś tutaj i tutaj właśnie, Duncan Macready. Nie no, siedzi przy komputerze jebaka. Ale jest też ten komputer całego Singa. To będzie jego komputer? Nie. Czy którykolwiek komputer tutaj będzie należał do Singa? Herbert Gretzbert? Tutaj maybe? A to mój, o lol, okej. Trzecie zawody strzeleckie, prezentacja, zamówienie neuropozyny. Aha. Okej. Nie wiem, czy coś nowego mi się pojawiło, czy nie. Dobra, okej, nie mamy tutaj już więcej za bardzo co do roboty. Tamten Sing nas jeszcze raz woła, ale już kij z tym. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że on się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapę w górę i jutro będziemy kontynuowali sobie dalej. Przygodamy w Deus Exie i w końcu ruszymy na jakąś misję. Tak więc dzięki i pa!